Hej, witam bardzo serdecznie. To jest trzeci podcast, a dziś jest ze mną Aga, którą bardzo serdecznie witam. Porozmawiamy sobie o takich rzeczach jak ADHD, terrorystyka i nie tylko, więc może zacznijmy o tym ADHD, które ci w życiu towarzyszy. Jaka jest prawda, a jakie są mity, bo tutaj narosło, myślę, dużo szkodliwych stereotypów, tak jak to jest ze wszystkim na świecie. Mitem jest często to, że ADHD to jest tylko jakaś nadpobudliwość, a jak jest w rzeczywistości? No, ADHD to jest temat rzeka. Przede wszystkim taki największy mit, który narósł tutaj wokół ADHD, to że jest to choroba małych chłopców i to jest największy mit, jaki słyszałam. Po pierwsze, nie jest to choroba, jest to zaburzenie neurorozwojowe. Ogólnie też ADHD nie da się wyleczyć, z tym się rodzi i umiera. To jest po prostu troszeczkę inny mózg, który taka osoba posiada, który funkcjonuje w nieco inny sposób. Ale też, tak jak mówiłam, nie jest to tylko i wyłącznie jakieś zaburzenie, które dotyczy małych chłopców. Dotyczy to zarówno właśnie mężczyzn, jak i kobiet, dzieci i dorosłych. Bo tak jak wcześniej wspominałam, to jest coś, co ma się przez całe życie. Generalnie ADHD samo w sobie jest spektrum, podobnie jak autyzm, bo tak samo jak autyzm jest ogólnie zaburzeniem neurorozwojowym, często też współwystępują. Tak, właśnie przeczytałem w Wikipedii, że 35% osób z ADHD ma, zdaje się, też zespół Aspergera, który obecnie już nie jest nazywany zespołem Aspergera, tylko jest to spektrum autyzmu w ICD-11, najnowszej klasyfikacji, ale właśnie często współwystępują, tak. Tak, no generalnie właśnie z ADHD to jest taka kwestia, że nie zawsze to się wiąże z tą nadpobudliwością. Może się to wiązać, ale niekoniecznie. Kiedyś rozdzielało się ADHD właśnie na ADHD i jego podtyp ADD. Teraz też już nie ma tego rozróżnienia, po prostu w spektrum, tak jak w przypadku autyzmu. ADD to potocznie można nazwać takim podtypem ADHD bez tej nadpobudliwości, gdzie właśnie występują różne inne symptomy, ale nie ma tej nadpobudliwości psychoruchowej w tak dużym stopniu. I chętnie też bym tutaj właśnie opowiedziała o takich najważniejszych symptomach, które mogą wskazywać na to, że ktoś właśnie to ADHD ma. Z mojego własnego doświadczenia właśnie jako osoba, która ADHD ma, mogę powiedzieć, że bywam oczywiście osobą nadpobudliwą, bardzo rozgadaną, więc to jest też taki element tej nadpobudliwości, ale znacznie więcej jest w tym wszystkim braku uważności. Mianowicie bywam bardzo zapominalska. Gdzieś tam potrafię właśnie myśleć o niebieskich migdałach, być w swoim świecie i się bardzo łatwo rozpraszam. Też takim objawem u mnie dosyć mocno widocznym jest to, że mam problemy z utrzymaniem porządku, jestem bardzo chaotyczna. Co jeszcze z takich ważnych kwestii? O, jeżeli ktoś na przykład jest bardzo prędki i ma tendencję do tego, że nawet idąc przez mieszkanie gdzieś tam się uderzy o szopkę 5 razy przez właśnie taką nieuwagę, bycie zbyt szybkim, to też jest bardzo typowe. A mam takie pytanie, czy są jakieś duże podobieństwa w stosunku do borderline, bo akurat tu jest często problem fałszywej diagnozy i z tego co pamiętam, ty też się z tym mierzyłaś. Kiedyś podejrzewałaś u siebie BPD, a okazało się, że jednak to jest ADHD, a nie to. To jest bardzo często mylone i też właśnie wyjaśnię dlaczego. Generalnie, jeżeli chodzi o ADHD, szczególnie właśnie u dorosłych, u kobiet, dopiero tak naprawdę od niedawna zaczyna się o tym mówić głośno. Jeszcze nawet kilka lat temu, przynajmniej tutaj u nas w Polsce, raczej nikt o tym głośno nie mówił. To były jakieś tam pojedyncze przypadki. Raczej właśnie większość osób takich jak ja było diagnozowanych na borderline i mnie też to spotkało. Z tego względu, bo jeszcze też tutaj mogłabym dopowiedzieć, że dwubiegunówkę też bardzo często się tutaj właśnie podpina. Te trzy zaburzenia są ze sobą często mylone właśnie przez podobne objawy. Głównym takim wspólnym mianownikiem jest to, że w każdym z tych zaburzeń występuje bardzo duża chwiejność emocjonalna, pewna impulsywność, takie nagłe podejmowanie pewnych działań pod wpływem emocji. I też w tym zaburzeniu występuje też ta perwersyjność w mniejszym bądź większym stopniu. I o ile jeszcze dwubiegunowo
Wynika się różni tutaj, mam wrażenie, od borderline i ADHD. No tutaj, szczególnie w przypadku kobiet, jest bardzo ciężko chwilami zdiagnozować, z czym mamy do czynienia, ale też należy pamiętać, że często te dwa zaburzenia mogą współwystępować, bo jeżeli ktoś ma ADHD, jest osobą właśnie neuroatypową, to ma naturalnie większe tendencje do tego, żeby zapadać na różne inne choroby i zaburzenia. Więc to współwystępowanie jest dużo częstsze. Natomiast tak jak też tutaj mogę na swoim przykładzie powiedzieć, przez to, że byłam bardzo chwiejna emocjonalnie, miałam właśnie bardzo ciężkie stany depresyjne. Często dochodziło u mnie do samookaleczeń. Miewałam niestety też pobyty w psychiatrykach po próbach samobójczych. Były takie momenty w moim życiu. I przez to byłam diagnozowana właśnie jako osoba z borderline, właśnie szczególnie przez tą chwiejność, impulsywność, jakby. Ja to czasami się tak śmieję, że bywam taką chorągiewą troszeczkę, bo raz mam takie zdanie, a następnego dnia mam zupełnie odmienne w jednym temacie. I ta zmienność bywa u mnie duża. Aczkolwiek mam wrażenie, że też była to kwestia odpowiedniego doboru leków. Farmakoterapia dużo mi w życiu pomogła, ale też dużo napsuła w momencie, gdy ta diagnoza była po prostu błędna i leczenie też było źle dobrane. Od chwili, jak przepisano mi odpowiednie SSRI oraz metylofenidat, właśnie lek na ADHD, bo już tą diagnozę dostałam trafną, to moje życie zmieniło się praktycznie o 180 stopni. Wydaje mi się właśnie, że też leki są trochę ważniejsze w przypadku ADHD niż w przypadku borderline, bo w przypadku borderline ważniejsza jest terapia, zdaje się. Natomiast jakbym miał powiedzieć o takich głównych dwóch problemach, jakie występują, to często ludzie romantyzują po pierwsze zaburzenia psychiczne i właśnie ty wspominałaś tu o różnych dramatach, samookaleczanie i cierpienie tak naprawdę, które temu towarzyszy, a często ludzie romantyzują zaburzenia, jak to by było coś, co pociąga ogólnie. No i drugi problem też, jaki tutaj jest, to samodiagnozowanie się. Często ludzie zamiast pójść do specjalisty, powiedzą, że mają to i uznają tak i komuś to piszą i głoszą. I myślę, że to jest bardzo szkodliwe. Tak, to jest bardzo szkodliwe i bardzo krzywdzące dla ludzi, którzy tak naprawdę zmagają się z tym problemem. Ja osobiście, na przykład u mnie nie było tak, że mnie ktoś zdiagnozował na ADHD w ten sposób, że jakiś specjalista zauważył, że to może być ten kierunek. Ja miałam cały czas stawianą tą diagnozę borderline i wszyscy specjaliści po drodze się jakoś upierali przy tej diagnozie, ale mi coś tak wewnętrznie nie pasowało, bo dużo się jakby zgadzało i pokrywało z tą diagnozą, a tak nie do końca. Można powiedzieć, że połowicznie się wpisywałam. I zaczęłam drążyć. Wtedy przypomniało mi się właśnie, że Hania S. wrzucała na swój kanał rok wcześniej filmik o tym, że po latach diagnozowania na borderline koniec końców okazało się, że tak naprawdę ma ADHD i ile to zmieniło w jej życiu. I coś mi tak zaświtało wtedy, że kurczę, ona wrzucała taki filmik, ja go jeszcze raz obejrzę. Obejrzałam sobie ten film i tak słucham tego, słucham. Kurczę, coś chyba jest na rzeczy. Zaczęłam bardziej drążyć, przeszukiwać internet, dowiadywać się jak najwięcej na ten temat. I to wszystko zaczęło się układać w logiczną całość. Więc wtedy, jakby mając te podejrzenia, pojechałam do mojego psychiatry i powiedziałam mu, że no, mam takie podejrzenie, że mam ADHD, bo to i to, i to, i to, i to. I on tak patrzy na mnie, a że to naprawdę bardzo kumaty gościu, to powiedział: dobrze, to zrobimy kwestionariusz DIVA. Ja byłam też przygotowana, bo wiedziałam, że kwestionariusz DIVA powinno się robić najlepiej z rodzicem, albo ogólnie osobą, która zna nas albo od dzieciństwa, albo po prostu jest naszą bliską osobą i dobrze nas zna, może nas obserwować. No i ja już zanadrzę się ze sobą mamę. Tego dnia zrobiliśmy ten kwestionariusz i okazało się, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo na to, że mam to ADHD, bo tak by wynikało z kwestionariusza. Już wtedy dostałam wstępnie receptę na leki, ale mój psychiatra też zaznaczył, że on nie jest diagnostą, on jest tylko psychiatrą i nie jest specjalistą w dziedzinie ADHD, więc zalecałby, bym udała się właśnie do diagnosty i żeby ta osoba mi postawiła tą diagnozę. Tak też zrobiłam.
I jak we wrześniu dostałam tą wstępną diagnozę, tak chyba w lutym albo w marcu już miałam na papierze diagnozę właśnie od psychologa diagnosty, to pamiętam, że pani diagnostka wtedy zadała mi tylko takie jedno pytanie, robiąc ze mną powtórnie tą DIWę. Czy jest jakiś objaw, którego pani nie ma? Więc jakby ciężko ukryć, że to ADHD mam. Natomiast po wdrożeniu odpowiedniego leczenia nie jestem w stanie powiedzieć, że wpisuje się jakoś w te kryteria diagnostyczne borderline. Raczej nie. Bo oczywiście bywam impulsywna jakoś tutaj troszeczkę chwiejna emocjonalnie, ale myślę, że to nie jest na aż tak dużym poziomie i to też jak najbardziej są kryteria diagnostyczne ADHD. No, powiedziałaś na ten temat tak wyczerpująco, że myślę, że już całkowicie wyczerpaliśmy ten wątek. I tak na marginesie powiem, że właśnie przed chwilą zrobiłem research i sprawdziłem kanał Hani S. Ona od ponad roku nie wrzucała żadnych filmów, a 3 tygodnie temu pojawił się na jej kanale film ADHD 3 lata po diagnozie, więc fajnie, że w końcu są nowe treści. Tak, widziałam ten film. Sama zastanawiam się, bo teraz właśnie wydała kolejnego e-booka z takimi różnymi fajnymi poradami dla osób z ADHD, jak sobie lepiej radzić. I sama się zastanawiam, czy nie zakupić, bo może by mi to też troszeczkę pomogło. Bo tak naprawdę cały czas jestem na tej ścieżce ku temu, żeby jakoś lepiej funkcjonować. A jeśli chodzi o te leki, to słyszałem, że jest problem z dostępnością metylofenidatu, czyli chyba najpowszechniejszego leku stosowanego na ADHD, który zdaje się jest pochodną amfetaminy, o ile się nie mylę, ale ma działanie zupełnie raczej nie narkotyczne, tylko terapeutyczne. I nie jest to taka bezpodna, ale jest to substancja stymulująca tak samo jak amfetamina. Ale słyszałem, że są takie problemy, że na przykład najbliższa dostępność jest w aptece 150 km od miejsca, w którym ktoś mieszka. I czy to faktycznie tak jest? Tak, jest prawda. Mieszkam w Piotrkowie Trybunalskim, a ostatnio jechałam do Gdańska po moje leki. I z czego to może wynikać? Ciężko mi powiedzieć. Mam wrażenie, że ogólnie mamy mało tych leków dostępnych jak na ilość osób, które się diagnozują i potrzebują leczenia, bo mamy cały czas tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o ilość tych diagnoz i osób, które mają te leki przepisywane, a zamówienie na leki u nas w Polsce chyba niestety nie uwzględniło takiego dużego wzrostu i stąd problem z dostępnością. Szczególnie ciężko jest dostać Medikinet 10 CR-ki, czyli te o przedłużonym uwalnianiu. Dlatego osobiście cieszę się, że teraz mogłam zakończyć swoją farmakoterapię i nie będę musiała się już martwić tym problemem. Natomiast przez ostatnie 2 lata borykałam się dosyć mocno z tym problemem właśnie dostępności. Więc tak, to jest prawda, to nie są pogłoski. Niestety to jest smutna prawda, jest problem z dostępnością. I od razu warto powiedzieć, że właśnie bardzo dużo osób może potrzebować te leki, bo ludzi z ADHD jest powyżej 5%. No a wcześniej mówiliśmy, że to jest choroba małych chłopców, to jest taki mit, ale z drugiej strony w każdym stereotypie jest jakieś ziarnko prawdy, bo sprawdziłem i okazuje się, że trochę więcej chłopców tutaj cierpi na to niż dziewczynek i więcej tak samo mężczyzn niż kobiet. I to też nie uważam za prawdę. Tutaj wynika to z problemów z diagnozowaniem. Dużo częściej u chłopców się to diagnozuje niż u dziewczynek. Kobiety raczej dopiero tak jak ja zaczynają się diagnozować w życiu dorosłym, bo dziewczynki rzadziej są nadpobudliwe psychoruchowo. I też te kryteria diagnostyczne na przestrzeni lat się troszeczkę pozmieniały. Co jest takim najbardziej alarmująca kwestia, jeżeli chodzi o dzieci, że należy tutaj się przyjrzeć dziecku i być może zabrać do specjalisty. Niekoniecznie to musi być właśnie ten rozbiegany chłopiec, który krzyczy i nie wiem, wlatuje na ścianę. Najczęściej chodzi tutaj o problemy z nauką i to nawet niekoniecznie zawsze się przekłada na złe oceny. Ja na przykład byłam bardzo zdolną uczennicą. Bardzo często słyszałam zdolna, ale leniwa, bo jakby to, ile ja wykładałam wysiłku w naukę danego przedmiotu, nie zawsze przekładało się później na oceny,
albo w drugą stronę. Czasami praktycznie w ogóle nie wkładałam żadnego wysiłku, a dostawałam bardzo dobre oceny, bo wynika to właśnie albo z problemu ze skupieniem, albo czasami też dostawałam tak zwanego hyperfokusu, czyli skupiałam się aż za bardzo na temacie, który mnie ciekawił, i wtedy dużo łatwiej było mi osiągnąć jakby tutaj fajne rezultaty w nauce. Ale głównie właśnie takie bujanie gdzieś tam w obłokach, jeżeli dziecko się zawiesza. Ja byłam dzieckiem, które się bardzo zawieszało, gdzieś tam gapiłam się w jeden punkt w ścianę i byłam totalnie w swoim świecie. Wokół mnie mogła się toczyć wojna i ja nawet bym się nie zorientowała. Więc właśnie dziewczynki częściej ten sposób, jakby u nich częściej to ADHD wygląda w ten sposób. No Później totalnie w ci w życiu to dorosłym. wierzę, bo widzę, że tu wiedzę masz dużą, że wcale nie musi być tak, że więcej chłopców choruje. Myślę, że też polski system psychiatrii jest w wielu, niedoskonały jest Przede po wszystkim jest prostu. psychiatrów i psychologów dziecięcych. To jest największy problem. No, tak jak mówię, no ADHD to jest temat rzeka. Tutaj naprawdę można by opowiadać godzinami. Myślę, że to też jest coś, co cieszę się, że coraz częściej ten temat jest ogólnie poruszany. Coraz więcej osób też się diagnozuje w tym kierunku. Mówi on głośno o swoich problemach. Na przykład ja, co mogę też tutaj powiedzieć, to jest bardzo ważne. Trzeba koniecznie się diagnozować i jakby ważne jest też to, że niekoniecznie tutaj wdrażać od razu farmakoterapię, ale przynajmniej jakąś psychoterapię, psychoedukację. Psychoedukacja też jest bardzo ważną kwestią, jeżeli chodzi o najbliższe otoczenie osób z ADHD. Bo niezdiagnozowane ADHD, nieleczone w żaden sposób, niewspomagane terapią, jakby może spowodować to, że wystąpi dużo więcej później zaburzeń i chorób psychicznych w życiu tego człowieka i aż kilkunastokrotnie jest zwiększone ryzyko popełnienia samobójstwa w przyszłości. Szczególnie jeżeli chodzi o kobiety, bo kobiety z ADHD mają dużo większą tendencję do zapadania na depresję. I z tego, co tam kiedyś czytałam właśnie, to chyba nawet do 19% szans więcej jest, że taka osoba w przyszłości popełni samobójstwo. A ogólnie też taka ciekawostka, że statystycznie osoby z ADHD będą żyły o kilkanaście lat krócej niż osoby neurotypowe. Właśnie należy tutaj wliczyć te samobójstwa, ale też nieszczęśliwe wypadki, na przykład przez nieodpowiedzialną, niebezpieczną jazdę samochodem, albo nieszczęśliwe wypadki właśnie przez rozkojarzenie. I trzeba też pamiętać o kwestiach takich jak uzależnienia, no bo niestety osoby z ADHD, poszukując cały czas tej dawki dopaminy, mają dużo większą tendencję do wpadania w uzależnienia od różnych substancji. Właśnie za chwilkę chciałem przejść do uzależnień, natomiast teraz chciałem powiedzieć, że smutne jest to, że w Polsce jest jeszcze na tyle w wielu kręgach konserwatywne społeczeństwo, że spotkałem się z takimi opiniami od ludzi często też wykształconych, że po co ta cała psychologia, ta cała psychologizacja, to jest szkodliwe. Kiedyś po prostu nie było tyle problemów, bo ludzie o tym nie myśleli i jakoś się żyło. No, okazuje się, że jednak to. Jedno. Jak ktoś ze starszego pokolenia mówi do mnie, że bo za naszych czasów to nikt nie chodził na psychoterapię, to mam ochotę odpowiedzieć: widać. Dokładnie. Widać. Jakby tak, rzeczywiście, jeżeli człowiek stara się być mądrzejszy, inteligentniejszy, bardziej samoświadomy, no to człowiek mądry wie o tym, że pewien problem jakby istnieje, masz świadomość tego problemu. Człowiek głupi nie ma świadomości tego problemu, więc jemu się wydaje, że go nie ma. Ale czy tak naprawdę oznacza, że nie ma tego problemu? Nie, tylko nie ma świadomości jego istnienia. A jeżeli ktoś jest na tyle osobą inteligentną, mądrą, samoświadomą, że ma świadomość występowania tego problemu, to będzie starał się jakoś, nie wiem, zaradzić temu problemowi, naprawić go. Więc to nie jest tak, że kiedyś nie było pewnych rzeczy. Po prostu nie mieliśmy świadomości jeszcze jako społeczeństwo pewnych problemów. I dlatego teraz jest tak, że one nie pojawiły się magicznie. Po prostu jakby odkryliśmy, że o, to istnieje. I tak, proszę Państwa, Aga wyjaśniła i podsumowała polskie społeczeństwo. Nic dodać, nic ująć. Natomiast myślę, że w czasach komunizmu na przykład, często ludzie, jak mieli jakiś problem, depresję,
to rozwiązaniem na to był alkoholizm. Wtedy statystyki alkoholizmu były jeszcze dużo wyższe niż teraz. I właśnie fajnie, że w końcu widać po tej psychoterapii, po tym, że jest mniej jednak tego alkoholizmu w Polsce obecnie, że jakaś świadomość się obudziła i coś w końcu się zmieniło. To by wyjaśniało w sumie też, dlaczego społeczeństwo kiedyś było głupsze, no bo w sumie alkohol jest silną neurotoksyną, zabija połączenia neuronowe. Krótko mówiąc, robimy sobie papkę z mózgu. Zamiar wyjaśnia. No właśnie, jak to u ciebie było z tymi uzależnieniami, bo u mnie w życiu też się pojawiły i wiem, że ci się udało z tym wygrać, więc możesz dać komuś radę, kto mierzy się z uzależnieniem. Moja droga, no trwało to w sumie przez parę lat. Zaczęło się niewinnie. Zaczęło się od tego, że byłam, tak jak pewnie nie jedna osoba, zagubioną nastolatką z swoimi problemami. Wtedy jeszcze bez odpowiedniej diagnozy, więc tym bardziej miałam takie poczucie, coś jest ze mną nie tak, ale sama nie wiem co, dlaczego, co się dzieje. I nie mając tego wsparcia, nie mając jakby tutaj do końca kogo prosić o pomoc, nie wiedząc co ze sobą zrobić, no tak się niefortunnie zdarzyło, że wpadłam w nieodpowiednie towarzystwo. I zaczęło się niewinnie, jak u wielu osób. A chodź, spróbuj, zajaramy sobie zioło. No i zajarałam, spodobało mi się, było fajnie. Pamiętam, że pierwszy raz zjarałam w lutym 2020. O, ja się nie mylę? Jakoś tak. Tak, w lutym 2020 to był pierwszy raz, kiedy zajarałam zioło. Już w maju tego samego roku pierwszy raz sięgłam po Pixę. Potem z racji tego, że mieszkałam w strasznej pipidówie, to nie było za bardzo dostępu do takich rzeczy jak piksy, to tam ciężko było tak od ręki sobie skołować, ale zioła i amfetaminy to mieliśmy tam na pęczki, to na każdym kroku szło dostać. I niestety, najbardziej mnie ściągnęła amfetamina. Teraz też wiem dlaczego, bo nie wiedziałam, że mam ADHD, a to stymulant i jakby trochę pomagał mi ogarnąć swój Tak, umysł, stymulanty na więc osoby z ADHD działają kompletnie inaczej niż na osoby bez ADHD. Właśnie zamiast pobudzać, bardziej powodują jakiś spokój, rozluźnienie. Tak, znaczy tak fizycznie oczywiście czułam to pobudzenie, no bo jednak to jest silny stymulant. Natomiast psychicznie byłam bardzo poukładana. W końcu miałam tą ciszę w głowie, bo właśnie z ADHD najbardziej związane też jest to, że mamy tak zwane radio w głowie. 5000 myśli na sekundę i tego nie idzie ogarnąć. A tu nagle cisza, spokój, jakby poukładane w głowie. Więc to było też takie dla mnie Ale fajne, jeszcze takie zadam że tylko teraz jedno mogłam pytanie. poczuć się. Bo wspomniałaś, że na początku było zioło, a czy nie było wcześniej jeszcze alkoholu? Bo jednak moje zdanie jest takie, że większość osób zaczyna od alkoholu. A to, że marihuana Oczywiście. jest takim pierwszym, to jest jednak trochę mit. No, oczywiście, że był alkohol i też uważam, że dużo za wcześnie, bo ja jeszcze nawet nie miałam 14 lat skończonych, jak sięgłam po alkohol. To było chwilę przed moją 14. Oczywiście na początku to były takie gówniarskie wybryki, że gdzieś tam od czasu do czasu z koleżanką pójdę w krzaki i napiję się, nie wiem, jakiegoś piwka smakowego, 2% i wszystko. Ale jak miałam już tak z 14, z 15 lat, to ten alkohol gdzieś tam częściej się przebijał. W sumie do dzisiaj mi towarzyszy, ale jestem dumna z tego, że w ostatnim czasie naprawdę udało mi się go mocno ograniczyć. Piję dużo mniejsze ilości, dużo rzadziej i raczej się nie upijam. Niezmiernie rzadko mi się zdarza upić. Nie czuję też takiego ciśnienia, że muszę się napić, że jakoś mnie tam ciągnie, a były takie momenty, że ciężko było mi się obejść bez alkoholu. Myślę, że uzależnienia Więc. często też wynikają z jakichś deficytów emocjonalnych, jakiejś pustki, że na przykład nie mamy dobrze uporządkowanych relacji z innymi ludźmi, więc w ten sposób uciekamy w używki. Tak, to była taka chęć zagłuszenia bólu wewnętrznego w moim przypadku, ale szczególnie właśnie z tymi narkotykami, bo później to naprawdę leciałam od substancji do substancji. Wręcz miałam takie swoje chore podejście w głowie, że to nie jest tak, że ja ćpam, ja staram się sobie pomóc. Ja po prostu jestem ciekawa świata, ja po prostu chcę próbować nowych substancji, bo mnie interesują. To jest Ja do właśnie tego podchodzę typowe wręcz w inny sposób, racjonalizowanie i że nie. mechanizmy obronne, które występują, tylko tego dowiadujemy się dopiero na Zbieram. psychoterapii. Tak. Więc to do mnie, no, ja twierdziłam, że ja nie jestem ćpunem, ja jestem naukowcem i testuję na sobie.
Moja historia, i zdaje się, że twoja też, o ile wiem, jest taka, że oprócz substancji, które bardzo zaszkodziły i które spowodowały w życiu bardzo dużo negatywnych następstw, poznałem też psychodeliki i zdaje się, że ty też. No i tutaj akurat nie było do końca negatywnie. Tutaj Właśnie to pokazuje. przeciwnie. Daliki mnie uratowały od innych uzależnień, tak naprawdę. Czytałem, że jest w USA taka statystyka, że wśród użytkowników psychodelików jest 30% mniej osób uzależnionych niż wśród ludzi, którzy tych psychodelików nie stosują. Tak, i ja to na własnej skórze odczułam. Ja pamiętam jeszcze rok temu, bo teraz minął mi jakoś równy rok, od kiedy pierwszy raz tripowałam. Jeszcze zanim zaczęłam tripować kiedykolwiek, ja miałam takie ambiwalentne podejście. Ja patrzyłam na tripowanie jako na ćpanie i te wszystkie historie o duchowości, które słyszałam od innych, to tak patrzyłam na to, że po prostu już kurde mózg im wyżarło od tych narkotyków, co oni pierdzielą za głupoty. A stwierdziłam, spróbuję. I spróbowałam pierwszy raz właśnie rok temu. Były to grzybki, nawet nie wiem jakie dokładnie. I od tego momentu przez cały ten rok tripowałam może jakieś 4-5 razy, nie więcej. Nie więcej. I tak uważam, że to jest taka wystarczająca ilość tripów. Natomiast ja nigdy nie podchodziłam do tego jako zabawy. Zawsze starałam się traktować te doświadczenia jako formę terapii. I rzeczywiście, jeżeli nie podejdziemy do tego na zasadzie, chcę zobaczyć fajne kolorki, chcę dobrze się bawić, chcę spróbować czegoś ciekawego, nowego, tylko podchodzimy do tego właśnie jako do formy terapii, takiego samopoznania i naprawdę chcemy wsłuchać się w głąb siebie, a potem jeszcze następnego dnia, jak już psychodeliki nas puszczą, zintegrować to doświadczenie i starać się jakieś wnioski wyciągnąć, wdrożyć to w życie, to możemy bardzo dużo zyskać. I ja też dzięki temu przestałam w ogóle zwracać uwagę na jakiekolwiek inne substancje. Gdzieś tam alkohol od czasu do czasu się pojawia w moim życiu, ale nie w zbyt dużych ilościach. Natomiast mam wrażenie, że ten jeden rok z psychodelikami, te kilka tripów, pomogło mi więcej niż 3 lata psychoterapii. To dość odważne stwierdzenie. Moim zdaniem jest tak, że jak ktoś lekceważy substancje psychodeliczne i uważa to za zabawę, kolorki, to prędzej czy później dostanie surową lekcję pokory. Tak, znam takie historie, znam takie historie. Tak, natomiast takie dwie moim zdaniem główne różnice, które różnią psychodeliki od ćpania, to po pierwsze to, że po używkach raczej nie mamy żadnych ciekawych wniosków, nie chce nam się żyć i w tym się zatracamy, a tutaj jest refleksja i jest czas na tą refleksję i faktycznie mamy coś, co chcemy budować, dostrzegliśmy coś, co chcemy zmienić. Często jest to duża zmiana perspektywy. I druga rzecz jest taka, że po używkach czy alkoholu mamy później zjazd albo kaca. Natomiast tu mamy coś nawet odwrotnego i na drugi dzień jest pewna świeżość. A w ogóle, wiesz, w jaki sposób alkohol łączy się z LSD? Słyszałeś na pewno o programie AA. No tak. No jest w nim 12 kroków, co nie? Jest, jeden z nich jest chyba religijny. Modlitwa. A wiedziałeś, że był 13? Coś mi się chyba obiło o uszy. Bo właśnie, co to jest też ciekawe. Założyciel właśnie AA sam był alkoholikiem i ten jakby cały ten program tych wszystkich 12, kiedyś tak naprawdę 13 kroków opracował na bazie swoich własnych doświadczeń, tego jak on walczył z nałogiem. I dlaczego nie ma 13 kroku? Właśnie 13 krok jakby obejmował terapię poprzez psychodeliki, w tym przypadku głównie LSD. Tylko że jak cały ten program powstawał, to były czasy, kiedy jeszcze LSD było legalne, ale już zaczynały się takie spekulacje, czy czasami nie zdelegalizować. No i niestety koniec końców zdelegalizowano psychodeliki, dlatego ten krok jeden musiał zostać jakby wymazany z tego całego programu. Natomiast to jest właśnie taka ciekawostka i rzeczywiście ma to sens, bo jeżeli alkohol, też jako silna neurotoksyna, powoduje degradację mózgu, a psychodeliki tworzą nowe połączenia neuronowe,
to już samo to sprawia, że ta terapia może być całkiem skuteczna. No i też ten aspekt właśnie duchowości, które dają nam psychodeliki, ta autorefleksja. I też będąc w trakcie tripu, często mam tak, że jakieś części ciała mnie bolą, które na co dzień normalnie mnie nie bolą. To jest dla mnie taki sygnał, że coś tam gdzieś w tym ciele może dzieje się niedobrego i bardziej też wtedy zaczynam dbać o siebie, bo moje ciało coś mi mówi. Powiem Ci teraz, że na biurku tutaj mam książkę Grzybobranie Macieja Lorenca, Kulturowa historia psylocybiny, i tutaj w tej książce jest poruszany taki jeden wątek. Zrobili badania i udowodnili, że to nie jest tylko zmiana chemii w mózgu, że jest ten efekt terapeutyczny, tylko poniekąd właśnie samo przeżycie doświadczenia mistycznego powoduje to, że później jest poprawa. To jest tak jakby element, który Dokładnie. jest wymagany. Na pewno szkodzą psychodelikom i osoby, które ich demonizują, ale też które ich przesadnie gloryfikują. Tak. Ja mam wrażenie, że to jest coś, z czego nie powinien korzystać każdy. Może byłoby cenne, gdyby każdy miał okazję taki stan w życiu przeżyć. Ale mam wrażenie, że nie każdy jest na to gotowy, nie każdy się do tego nadaje. Bo nie. To jest też to, o czym miałam okazję dzisiaj rozmawiać z moją terapeutką. Cudowna kobieta, zajmuje się właśnie między innymi też integracją doświadczeń psychodelicznych. I miałam okazję dzisiaj z nią poruszyć ten temat. Właśnie rozmawiałyśmy o tym, że trip psychodeliczny nie powinien być traktowany ani jako totalna wyrocznia, że jakby to siła wyższa nam coś mówi, przekazuje, nakazuje. I nie należy też traktować tego zbyt lekkomyślnie jako zabawę i a, mam fazę. Trzeba mieć świadomość tego, że wszystko to, co odczuwamy, wszystko to, co widzimy w trakcie tego tripu, to jesteśmy my sami. To jest nasza psychika, nasza podświadomość być może próbuje nam coś powiedzieć. I trzeba umieć korzystać z tego jako narzędzia. To nie jest zero-jedynkowe, że albo totalnie olewam temat, albo traktuję to jako wyrocznie na życie i teraz psychodelik mi powiedział dokładnie, jak mam postępować i to jest rozwiązanie wszystkich moich problemów. Trzeba umieć jakby spojrzeć sobie na to i zastanowić się, że aha, to i to mi podpowiada moja psychika, moje wnętrze mówi mi to i to. Więc może powinienem się nad tym zastanowić, bo coś w tym jest, może powinienem zmienić swoje postępowanie. I właśnie dlatego integracja takiego doświadczenia jest niezwykle ważna. Trzeba później na spokojnie, trzeźwym umysłem wyciągnąć wnioski i zastanowić się nad tym. Świetnie to wyjaśniłaś. Dodam jeszcze, że LSD zostało zdelegalizowane w latach 60. za kadencji prezydenta Nixona, ale obecnie na świecie są czasy, które niektórzy nazywają renesansem psychodelicznym, bo te badania zostały wznowione i to na szeroką skalę. I myślę, że teraz, jak już powiedzieliśmy sobie o ADHD, powiedzieliśmy sobie o metylofenidacie, o psychodelikach, można przejść do terrorystyki i możesz powiedzieć coś o gadach i pająkach. No to jest taka moja zajawka od niedawna. W zasadzie to się zaczęło tak, że mój były swego czasu hodował ptaszniki i troszeczkę stracił do nich serce, oddał całą swoją hodowlę w czyjeś inne ręce, a czasami mu się tęskniło do jego pajączków i często mi opowiadał na ich temat i tak dalej, a ja miałam straszną arachnofobię. Ja na widok pająka po prostu krzyczałam albo mnie paraliżowało. Więc ja tak go słuchałam niby z zaciekawieniem, ale mówię, nie ma opcji, żadnego pająka nigdy w tym domu nie będzie. No i troszkę do pająków. Pierwszy krok, pokazał mi kanał Wojtka. Generalnie polecam kanał Venomous Art. Świetny kanał. Wojtek nagrywa fajne filmy, ma zarąbisty content, można się dużo nauczyć, więc totalnie polecam. I na co oczywiście padło? Na filmy ze skakunami. I dzisiaj obecnie też jednego skakuna sama posiadam. Ale to są tak przesłodkie pajączki. Tak cudowne, że jeżeli ktoś ma arachnofobię, to polecam zacząć od oglądania sobie skakunów, bo naprawdę schwytają za serducho i świetnie Wyglądają, jak czuję były się. trochę takie futrzaste, trochę przypominają kota. Mi się wydaje, że one mają wiele oczu. Skakuny mają wiele oczu, ale najbardziej charakterystyczna jest ta jedna, ta z przodu, ogromna, która w zasadzie nadaje im troszeczkę takiego, można powiedzieć, wręcz ludzkiego wyglądu. I skakuny są w ogóle ciekawymi pająkami, bo poza tym, że się poruszają w taki dosyć charakterystyczny sposób, to bym powiedziała, że te pająki są bardzo kocie.
I jest też gatunek skakun arlekinowy, który żyje normalnie w Polsce. Ostatnio miałam okazję sobie na chwilę złapać takiego u siebie na balkonie i mu się poprzyglądać. Są bardzo urocze. Najczęściej można je spotkać właśnie gdzieś na ścianach budynków, jak się wygrzewają na takiej rozgrzanej ścianie. To łatwo takiego arlekina wtedy złapać. Są urocze, Zapisywałam ale z go. drugiej strony są potężnymi drapieżnikami, bo osobiście widziałem, że są w stanie złapać ofiarę większą niż same są. Po prostu, na przykład mucha może przekraczać ich rozmiar i jest w stanie taki pajączek je upolować. Może nie jakoś przesadnie, ale tak. Należy pamiętać o tym, że skakuny, poza tym, że to są naprawdę maciupcie pajączki i są dosyć urocze z wyglądu, ale to są sprawni zabójcy. I jeżeli chodzi o polowanie na swoje ofiary, to są prawdziwymi milerami. I generalnie są bardzo, no można powiedzieć, inteligentne jak na pająki. Bo w porównaniu do takiego ptasznika, który po prostu rzuca się tak bezmyślnie na swoją ofiarę, bo też ptaszniki nie mają zbyt dobrego wzroku, to warto Niby zaznaczyć. nazwa ptasznik pochodzi od tego, że on potrafi małe ptaszki zjeść albo tam jaja ptaków, ale tak naprawdę to jest bardzo mała część jego diety. Znacznie częściej może upolować małego gryzonia albo jakieś owady. Teoretycznie gdzieś tam były właśnie jakieś doniesienia, że gdzieś tam, wiesz, mogą chrapsnąć ptaka, ale jednak, umówmy się, tak jak na przykład hodujemy takiego ptasznika w domu, to on dużo bardziej będzie wolał zażreć sobie na przykład karaczana, no. Okej, a Raczej to nie jest zdrowa dieta dla powiedz może, tego jaka ptaka jest jakiejś. dieta gekonów i agam brodatych? Jeszcze raz powtórzę, bo cię przerwało na chwilę. Dieta gekona i agamy brodatej, z czego się składa? Wiesz co, też robaczki w dużej mierze. Ja, jeżeli chodzi o agamę, nie mam za bardzo wiedzy, bo ja w ogóle w temat tej rarystyki weszłam dopiero kilka miesięcy. Też warto zaznaczyć, dlaczego tak bardzo w ogóle polecam kanał Wojtka, jeżeli chodzi o osoby z arachnofobią. Ja pierwszy raz miałam tam okazję oglądać jego filmy jakoś w październiku, gdzie miałam straszną arachnofobię. Już w grudniu pojechałam na giełdę terrorystyczną, moją pierwszą, a w lutym miałam już mojego pierwszego pająka. Więc jakby to dopiero od kilku miesięcy wchodzę w tą tematykę. Nie mam jeszcze zbyt dużej wiedzy. Natomiast mogę co nieco powiedzieć na temat gekona orzęsionego, bo w moim Okej, filmie ale mieliśmy tak na Wojacka. marginesie zaznaczę, że jak ktoś z oglądających chce się wyleczyć z arachnofobii, to musi zobaczyć jego kanał i link dam w opisie. I na końcu myślę, że można przejść do kąciku duchowego. Jakiś czas temu mówiłaś mi o kronikach Akaszy. Powiesz, co to jest? Też jest dla mnie dosyć nowa tematyka. Tutaj chciałabym coś się dowiedzieć na ten temat. Kupiłam sobie książkę, nie pamiętam tytułu właśnie, gdzieś tam ją mam, będę ją czytać. W każdym razie, dosyć mnie zaciekawił temat, bo Akasze to nic innego jak eter. I kroniki Akaszy jakby polegają na tym, że wszystkie przeszłe, obecne i przyszłe zdarzenia są gdzieś zapisane w tym eterze. I jeżeli chodzi właśnie o tutaj naszą rzeczywistość, alternatywne rzeczywistości, jakby wszystkie możliwe zdarzenia w każdej możliwej rzeczywistości, w każdym możliwym czasie, w każdym możliwym wymiarze, i to się wszystko łączy w jedną całość. Też jakby wynika z tego właśnie, że możemy mieć więcej niż jednego soulmate'a, bo jest jakby jeden wspólny rdzeń duszy, z którego jakby część tej duszy ma każda osoba gdzieś tam na świecie. Jakby to właśnie najprościej wytłumaczę, bo to ciężko tak ładnie ubrać słowa. Że z jednego takiego rdzenia kilka osób może mieć właśnie część tego rdzenia, tej duszy. Stąd mamy swoich soulmate'ów, ale niekoniecznie muszą być oni tu i teraz, w obecnym czasie, w naszej rzeczywistości. I mamy jakąś szansę ich spotkać, ale niekoniecznie tak musi być. Choć ja mam wrażenie, że spotkałam właśnie niedawno mojego soulmate'a, bo to, jaka telepatia nas łączy i jak do siebie jesteśmy podobni, to przerasta ludzkie pojęcie. My się potrafimy zrozumieć bez słów, wyczuwać na odległość swoje emocje w jakiś sposób.
Tak jak się zaczęłam śmiać, że powstał nawet nowy rodzaj telepatii, którą ochrzciliśmy mianem stolcopatii. Czyli że nawet do toalety idziemy w tym samym czasie. Nieźle. I jak na to, że w ogóle o takich duchowych rzeczach ciężko jest to jakoś ubrać słowa, to wyjaśniłaś to perfekcyjnie. Dziękuję, staram się jak mogę. I właśnie też, jeżeli chodzi o Akaszę, to też tam poniekąd jest mówione coś na temat widzenia aur. I ja bym nie wierzyła w to, że można widzieć aurę, gdyby nie to, że miałam tą zdolność kiedyś i ją utraciłam. I mam wrażenie, że to jest wina mojego złego stanu psychicznego, który się utrzymywał przez wiele lat. I teraz znowu jestem bardziej otwarta na taką duchowość. Mam wrażenie, że gdzieniegdzie czasami zdarza mi się też te aury już dostrzegać, choć nie tak wyraźnie jak kiedyś. Na pewno przy trypach jest to łatwiejsze, no ale umówmy się, no jakby wtedy rzeczywiście to trzecie oko się troszeczkę bardziej otwiera i łatwiej nam takie rzeczy dostrzec. Natomiast tak zupełnie bez jakichkolwiek substancji już coraz lepiej jestem w stanie sobie radzić z tą duchowością. Gdzieś tam czasami zdarza mi się te aury dostrzegać i nawet swoją ostatnio widziałam, więc bardzo się z tego cieszyłam. Myślę, że niektórzy takie rzeczy uważają za jakąś czarną magię i totalną abstrakcję, ale są też entuzjaści, ci, którzy zobaczyli, że jest to możliwe. Natomiast ja po raz pierwszy widziałem w życiu aury jeszcze zanim miałem jakiekolwiek doświadczenie psychodeliczne. I na początku to było trudne dość do nauczenia się. Ale potem, jak już się tego nauczyłem, to zaczynało się to dziać spontanicznie. Nie musiałem wcale już tego trenować, ale na przykład jak byłem na sali wykładowej i pani wykładowczyni nam coś mówiła, to widziałem jej aurę zabarwioną na jakiś konkretny kolor. No, ja na przykład ostatnio miałam szansę dostrzec swoją aurę i co ciekawe, nie zmieniła się praktycznie przez te lata. Nadal jest taka sama. I myślę, że tym akcentem możemy zakończyć rozmowę, najdłuższą rozmowę w historii tego kanału jak na razie. No w końcu mam ADHD, jestem rozgadana. Dzięki, Aga. Dzięki, cześć.